Antarktyda jest nie tylko jednym z najbardziej ekstremalnych, ale także jednym z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi. Ale czy wiedziałeś, że największa lodowa pustynia na planecie skrywa różne formy życia? Jakie nierealne organizmy drzemią w wiecznej zmarzlinie Antarktydy? Dowiecie się tego w dzisiejszym odcinku. Zostańcie z nami do końca, żeby usłyszeć o przełomowym odkryciu rosyjskich naukowców. Ale zanim zaczniemy, włącz subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz zapraszam do oglądania. Drzewożerne grzyby. Ponieważ istnieje już około 100 tysięcy znanych gatunków grzybów, nowe odkrycia kolejnych przedstawicieli nie wydają się początkowo szczególnie spektakularne. Ale naukowcy znaleźli grzyby tam, gdzie nikt nie wierzył, że istnieją – na Antarktydzie. I twierdzą, że ucztują na historycznych skarbach – drewnianych chatach zbudowanych 100 lat temu przez legendarnych brytyjskich odkrywców Ernesta Shackletona i Roberta Scotta. Wcześniej nikt nie udokumentował żadnych grzybów degradujących drewno występujące na Antarktydzie. W końcu grzyby na ogół preferują ciepło, a na zamarzniętym kontynencie od milionów lat nie rosło żadne drzewo. Ale kiedy porównano DNA grzybów odkrytych w chatach z bazą danych znanych gatunków, znaleziono trzy rodzaje grzybów, które wyraźnie różniły się od wszelkich gatunków, które odkrywcy lub późniejsi goście mogli przywieźć ze sobą. Naukowcy spekulują, że grzyby żywiły się guanem pingwinów, mchem, porostami i materiałem w glebie, dopóki odkrywcy nie przybyli i nie zapewnili prawdziwej uczty – pierwszego drewna, jakie Antarktyda widziała od eonów. Kolejny gatunek grzybów. Naukowcy dokonali również innego, nie mniej ekscytującego odkrycia w trakcie swojej pracy. Na Antarktydzie jest gatunek grzyba, który najwyraźniej żywi się ropą. Tak, dobrze słyszałeś. Na przykład substancja, która wydostaje się z nieszczelnych zbiorników paliwa, jest naturalnie wchłaniana i przetwarzana przez organizmy. Jeśli wstępne informacje zostaną potwierdzone, ten grzyb może pewnego dnia pomóc w walce z poważnymi wyciekami ropy. Wizyta z Marsa. To, co kryje się pod nazwą naukową ALH-84001, wywołało poważną debatę wśród badaczy. Czy ten marsjański meteoryt, który ważył nieco poniżej 2 kg, uosabia dowód na istnienie życia pozaziemskiego? Uważa się, że skała znaleziona 27 grudnia 1984 roku w polu lodowym Allen Hills, około 150 km od stacji McMurdo, największej placówki naukowej kontynentu antarktycznego, została wyrzucona z czerwonej planety przez uderzenie asteroidy około 15 milionów lat temu. Po międzyplanetarnej wędrówce spadła na powierzchnię Ziemi około 13 tysięcy lat temu. Badania mikroskopowe ujawniły następnie widoczne struktury, które zostały zinterpretowane jako skamieniałe bakterie. Stwierdzono ślady obecności aminokwasów i policyklicznych węglowodorów aromatycznych. Wciąż kontrowersyjne jest, czy nie są to zanieczyszczenia związkami organicznymi pochodzącymi z aktywności ziemskich organizmów. Do dziś eksperci zaciekle spierają się co do pochodzenia struktur znalezionych w ALH-84001. Możliwość istnienia życia na Marsie również wywołała szereg kontrowersji, jednocześnie zwiększając zainteresowanie badaniami Marsa. Ukryty podziemny świat. Odwiert na Antarktydzie wykazał, że głęboko pod potężną pokrywą lodową leży coś, o czym eksperci nigdy nie odważyli się marzyć. Ukryty ekosystem maleńkich, podobnych do krewetek stworzeń. Kiedy naukowcy przeanalizowali kilka zdjęć satelitarnych lodowca szelfowego Larsena, odkryli na nim podziemną rzekę. W obliczu niezliczonych, rozmytych plam krążących przed opuszczoną na dół kamerą, naukowcy początkowo uważali, że ich sprzęt jest wadliwy. Jednak po ponownym ustawieniu ostrości obiektywu, domniemane plamy zamieniły się w maleńkie skorupiaki. To ekscytujące odkrycie z kolei miało wyjątkowe znaczenie.
Wcześniej eksperci nigdy nie wierzyli, że spotkają jakiekolwiek życie na takich głębokościach. Przytłaczająca liczba zwierząt dowiodła również, że pod lodem istnieje złożony, precyzyjnie dostrojony ekosystem. Naukowcy obawiają się jednak, że nawet odosobnione siedliska, takie jak to, są zagrożone przez globalne zmiany klimatu. Jezioro Wostok. Pokazaliśmy już, że na Antarktydzie, wbrew pozorom, również rozwija się życie. Oprócz już przedstawionych skorupiaków, 900 metrów pod lodem odkryto inne, nieznane formy życia, co nie powinno pozostać niewspomniane. Przed odkryciem tych gąbczastych stworzeń naukowcy uważali, że osiadły tryb życia na takich głębokościach nie może istnieć. Jednak patrząc na historię eksploracji jeziora Wostok, widać, że nasze dotychczasowe odkrycia stanowią co najwyżej maleńki wierzchołek antarktycznej góry życia. Mamy do czynienia z ogromnym jeziorem polodowcowym, które ukryte jest aż do 4100 metrów pod potężną pokrywą lodu. Jezioro Wostok, długie na prawie 250 km i szerokie na 50 i miejscami głębokie na 1,2 km, stało się centrum zapierającej dech w piersiach wyprawy badawczej. To największe z 379 znanych jezior podlodowcowych na Antarktydzie. Od bakterii do brudu. Wiosną 2012 roku rosyjski zespół badawczy wiercił ponad 3700 metrów w grubej pokrywie lodowej. Kilka miesięcy później zamrożone próbki wody morskiej miały zostać wysłane do laboratorium w celu dalszej analizy. Niedługo potem świat badań antarktycznych wzbogacił się o sensacyjną wiadomość. Naukowcy natknęli się w próbkach na zupełnie nieznany gatunek bakterii, którego materiał genetyczny bardzo wyraźnie różni się od struktur genetycznych innych gatunków. Niestety jednak dużo czasu nie minęło, aż nieco zakłopotani naukowcy musieli ogłosić, że wcale nie natknęli się na nieznaną formę życia, ale po prostu zanieczyszczenia, które dostały się do jeziora podczas prac wiertniczych. Ale czy to nieszczęście oznacza, że jezioro Wostok nie skrywa żadnych ekscytujących tajemnic? Odpowiedź na to pytanie brzmi – nie. Wręcz przeciwnie. Przytłaczające spostrzeżenia. W rzeczywistości zbadane do tej pory wywiercone tunele dają nam fascynujący przedsmak tego, co naprawdę czeka nas w tym ukrytym wodnym świecie. Mimo że odkrycie nieznanych wcześniej form życia jest jeszcze dalekie, badania ujawniły materiał genetyczny tysięcy różnych organizmów. Większość z nich to bakterie oraz grzyby. Jednak pośrednie wnioski wyciągnięte przez naukowców są jeszcze bardziej ekscytujące, ponieważ znaleziono również DNA pasożytów, o których wiadomo, że potrzebują żywiciela, aby przeżyć. Uzasadnione jest więc stwierdzenie, że jezioro Wostok jest również domem dla znacznie bardziej złożonych organizmów. Mogą to być ukwiały, robaki, kraby, a nawet ryby. W związku z tym wyniki badań po raz kolejny dowodzą, że zgiełk prawdziwego życia na Antarktydzie jest zupełnie inny od tego, co mówią teorie ekspertów. Napiszcie w komentarzach, które odkrycie urzekło Was najbardziej. A ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.